Jak z poziomu skrótu klawiszowego wyłączać wszystkie zawieszone programy w Windows 7? Krok pierwszy. Utwórz nowy skrót. Krok drugi. W lokalizacji elementu wpisz następującą frazę. Task kill.exe spacja ukośnik F spacja ukośnik FI spacja w cudzysłowie status echo not responding. Zamknij cudzysłów, a następnie kliknij przycisk dalej. Krok trzeci. Utwórz odpowiednią nazwę dla swojego skrótu. A następnie kliknij przycisk zakończ. Krok czwarty. Stwórz odpowiedni skrót dla swojego utworzonego skrótu. Kliknij prawym przyciskiem myszy na skrót, a następnie właściwości. Przejdź do pozycji klawisz skrótu i stwórz odpowiedni skrót, dla którego będzie się aktywował. Następnie kliknij zastosuj oraz OK.